Z pewnością bardzo dobrze pamiętacie nasze zachwyty nad pewnymi szczególnymi dwoma książkami. Zachwyty chyba nieprzemijające, pomimo upływu czasu. Tak, tak. Maja Lunde, Śnieżna Siostra z ilustracjami genialnej Lisy Aisato w tłumaczeniu Mileny Skoczko. Jak podchodzisz po czasie do tej książki? Tak samo jak na początku. Cały czas mnie zachwyca i treścią, i swoją ogólnie swoim wyglądem i ilustracjami. Tak, jest to niesamowite wydanie. Tak samo jak zresztą Strażniczka Słońca, tej samej autorki, tej samej ilustratorki i również w tłumaczeniu Mileny Skoczko. I dzisiaj chcemy wam pokazać coś, co do tych pięknych dwóch ksiąg dołączamy z wielką radością. Tak. Po prostu uśmiechnięcie od ucha do ucha. Bo wiedzcie, że ta książka miała wyjść już rok temu i mieliśmy z nią pierwszą styczność przed rokiem, ale sytuacja taka, a nie inna spowodowała duże, naprawdę duże opóźnienie. Życie. Tym razem bez Maji Lundy, Lisa Aisato w tłumaczeniu Wojciecha Mana. Tak, tego Wojciecha Mana, którego z pewnością najbardziej kojarzycie z głosu Płotki w Wiedźminie 3 i Dzikim Gonie. Tak, najbardziej z tego właśnie. No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. No dobrze, może zacznijmy od tego, że ta książka, choć w tym zestawieniu, jest bardzo różna od tych dwóch. Tak, bardzo. W ogóle swoim, że tak powiem, swoją treścią też się przede wszystkim bardzo różni od tamtych, bo w tej książce mamy tak naprawdę niewiele treści, ale ta treść, która się w niej znajduje, mówi tak dużo, jest taka, ta treść jest tak treściwa, chciałam powiedzieć, że to jest po prostu aż niewyobrażalne. Ja bym powiedział inaczej, może nie tyle, że mamy mało treści, mamy mało słów, ale treści tak. Jest bardzo dużo, tyle, że treść jest oddana za pomocą niesamowitych obrazów niezwykle utalentowanej Lisy Aisato. Jednej, ja mogę to powiedzieć wprost, z ilustratorek mojego życia, tak. Bo niewielu jest ilustratorów, ilustratorek, którzy tak bardzo potrafią mnie pochłonąć swoją pracą, swoją twórczością. Tak, zgadzam się, tak samo uważam, że ona jednak już zajęła w naszym sercu naprawdę wysoko miejsce. Tak, o czym jest życie? Streć tak, żeby nie stracić wszystkiego, no i idealnie. No, życie jest po prostu od życia, od narodzin aż do śmierci. Tak, w związku z czym, patrząc na niesamowite obrazy, które w tej książce się pojawiają, na treść pisaną, która stanowi tutaj dodatek jedynie do tych obrazów, no stanowi to coś niesamowitego i mam wrażenie, że mimo, że tutaj tego tekstu jest tak niewiele, to on niesamowicie rezonuje na odbiór. I mimo wszystko to miażdży. To jest jedna z tych książek, które się czyta i po prostu warga lata, bo człowiekowi się zbiera na płacz. Tak, no nie wyobrażam sobie tej książki, gdyby nie było właśnie tej treści, bo ona jakoś tak, niby wszystko wiemy patrząc na ilustrację, widać wszystko gołym okiem, a jednak te słowa, które się w niej znajdują, jakoś tak sprawiają, że faktycznie to tak aż trafia głęboko w serce i go tak sprawia, że nasze serce drży. Słuchajcie, Lisa Aisato podeszła do tematu życia w bardzo szczególny sposób. To nie są ilustracje stworzone bezpośrednio do tej książki, to są po prostu obrazy Aisato, które ona stworzyła z różnych innych okazji i one tutaj nagle zebrane w takiej, a nie innej kolejności, podporządkowane takiemu, a nie innemu tekstowi, tworzą nam bardzo piękną, bardzo taką zwięzłą zarazem zwięzłą, a też i niezwykle treściwą opowieść o ludzkim życiu. Właśnie tak jak ty powiedziałeś, od narodzin aż do śmierci, poprzez te wszystkie etapy życia, nie szczędząc tak naprawdę niczego i dając różnego typu wybory, bo to nie jest też życie takie jednostajne, że żyjesz wedle jakiejś tam, nie wiem, wedle jakiegoś prawa czy porządku, tylko masz też różne opcje tego życia i Aisato wszystko to przedstawiła, co wydawało mi się do tej pory rzeczą niemożliwą, jeżeli chodzi o tak małe nagromadzenie tekstu pisanego, tak. Żeby taką historię móc opowiedzieć w taki sposób. No, mi się to nadal w głowie nie mieści. Czytałem rok temu, czytałem teraz przed nagrywaniem filmu. Cały czas ta książka budzi olbrzymie wrażenie. Tak, cały czas, no dziś pozostaje. Mimo, że my wszystko wiemy, jak wygląda życie ludzkie, wiemy, jakie są etapy po sobie następujące, ale jednak czytając to i oglądając te obrazy, jednak człowiek, no, czuje się tak, jakby to w sumie tak naprawdę czytał od początku, chociaż to zna. Tak, no, my znamy to, no, nie ma co ukrywać, no, życie to jest coś bliskiego każdemu z nas, no, chyba, że ktoś jest nieżywy, no, ale jeżeli żyjesz i czytasz tę książkę, to czytasz to poniekąd o sobie, tak? Tak. Więc każdy może się z tą książką utożsamić. Mi się bardzo podoba to, co tutaj zostało zawarte w blerbie na tylnej okładce. Wyjątkowy prezent dla dzieci, rodziców, dziadków. Dla kogoś, na kim ci zależy i dla samego siebie.
I ja uważam, że jakkolwiek blerby dla mnie w 3/4 zawsze są przesadzone. Tak, to w punkt jestem. Tak, tak. Słuchajcie, jeżeli pokochaliście Maję Lundę w duecie z Aisato, jeżeli Śnieżna Siostra dalej was zachwyca, a jeżeli was nie zachwyca, bo na przykład nie znacie, macie okazję, zbliżają się święta, więc nie zastanawiajcie się długo. Bo już była sytuacja, że przy świętach się ta książka wyprzedała. Tak. To nie było. Z drugiej strony Strażniczka Słońca, jeżeli tęsknicie za słońcem, jeżeli tęsknicie za latem, również sięgnijcie, bądź też macie dość tej ponurej aury, atmosfery, która może w tym roku aż tak ponura na razie nie jest, też sięgnijcie. Ale Aisato sama w sobie, bez Mai Lundy, obroniła się. Ja miałem obawy, czy ona sama obroni się, czy ilustracja da radę bez nagromadzenia tekstu. Znaczy ja bardziej się zastanawiałam, czy ona jako ilustratorka, że tak powiem, pełnokrwista, czy ona podoła, żeby cokolwiek napisać. Mhm. Także czy spełni się jako autorka tekstu, a nie jako autorka ilustracji. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że to nie jest pierwsza książka ilustratora, którą my mamy na swoich półkach, no bo mamy Papiernika, dwie części Rocha Urbaniaka, które nas nieustannie, znaczy mnie nieustannie zachwycają, ale przyznaję wam szczerze, nie przeczytałem ani jednego opowiadania z tych zbiorów. Po prostu kiedy biorę te książki, oglądam ilustracje i traktuję je troszkę jako takiego artbooka. I ten tekst, te opowiadania niekoniecznie mi są tam potrzebne, natomiast Aisato tutaj trafiła do mnie idealnie, bo tego tekstu jest bardzo niewiele i ja mogę się skupić właśnie na tych pięknych ilustracjach. To jest jeden z najpiękniejszych artbooków, nazwijmy to, jeszcze okraszony treścią i w dodatku jak na artbooka to piekielnie tani, bo nawet cena okładkowa to jest 60 zł. Twarda oprawa, piękne wydanie, gdzie kupimy w księgarni internetowej dużo taniej, tak na coś, co jest tak naprawdę pokazem wielu prac, różnych technik. Mnie się to po prostu wymyka poza jakieś takie rozumowanie. Żałuję, że ta książka wcześniej nie wyszła, że nas nie zachwyca wszystkich już od zeszłego roku, bo zwłaszcza w czasie pandemii wydaje mi się, jej wydanie byłoby bardzo akuratne. Albo bardziej przytłaczające. Że tyle można byłoby robić, a tu jednak ograniczenia wynikające z pandemii nas tutaj no, przytłaczają. No, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tak jak powiedzieliśmy. Tutaj tekst rezonuje, odbija się gdzieś w sercu, mimo że jest go tak niewiele, mniej nawet niż w niejednej książce dla jednorocznego malucha, tak? Ale jest on tak celny. To też pokazuje czasami, że my nie potrzebujemy długich tekstowo historii, żeby poznać historię aż taką pełną, kompletną. Tak, po prostu wystarczą słowa trafiające w punkt. Chciałbym coś ponarzekać. Na razie się nie da. No nie da się, no w przypadku tego duetu Maję Lundę uwielbiam, zresztą nie tylko ze względu na te książki napisane i zilustrowane przez Lisę Aisato, ale też przez wzgląd na jej tetralogię klimatyczną, bo jest to po prostu autorka o niesamowitej wyobraźni, ale Lisa Aisato pokazuje, że ona potrafi też za pomocą obrazu opowiadać niestworzone historie, niesamowite historie. Niestworzone to są stworzone. No dobrze, no tutaj niestworzone, powiedzmy to niestworzone, łamane na stworzone, tutaj stworzone, że potrafi tą swoją wrażliwością tego człowieka ująć za serducho. To jest książka dla każdego i na każdą okazję tak naprawdę, nie tylko na święta tak. Zbliżające się, na urodziny, na Wielkanoc, na święta Bożego Narodzenia, na imieniny, na, nie wiem, na rocznicę ślubu nawet, bo wydaje mi się, że to jest faktycznie książka, która ucieszy w każdym momencie i każdego. I która trafi gdzieś tam do różnych odczuć. Być może kogoś przebudzi z tego letargu, z tej egzystencji i pokaże, że życie nie polega jedynie na egzystowaniu, ale właśnie na czerpaniu z życia, bo wszystko przemija, cały świat umyka nam niczym woda przez palce. Jest to naprawdę prezent dla każdego. Jeżeli nie wiecie, co komuś podarować bliskiemu na tegoroczne święta, bądź z jakiejkolwiek innej okazji, to już wiecie, życie. Tyle w temacie. Dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć, a jeżeli już sięgnęliście na przykład po którąś z tych książek, to też powiedzcie, jakie są wasze wrażenia. Czy zachwycacie się równie mocno jak my? Bo my jedynie, czego się nie możemy doczekać w tym momencie, to kolejnych książek, czy to tego duetu, tak. Czy samej Lisy Aisato. Tak. Bo jestem ciekaw, co ona jeszcze potrafi nam tutaj wymalować, dosłownie. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć.